Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy za obecność, za przybycie. Temat, który dzisiaj chcielibyśmy w sposób może bardziej bezpośredni zakomunikować, to jest potrzeba, prawdopodobna potrzeba utworzenia filii Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, być może właśnie w Szczecinku. Mówię tak celowo dlatego, że wniosek o jakby formujący taką potrzebę, pochodzący od wielu samorządowców z tego terenu, był przez nas przez ostatnie, można powiedzieć, kilka miesięcy dość wnikliwie badany, analizowany pod kątem takim merytorycznym, czyli badaniem tej faktycznej potrzeby, jak i ekonomicznym, czyli wszystkie koszty, jakie się z tym wiążą i ewentualne zyski, które miałyby wpływać. Dziś jesteśmy na takim etapie, że mamy to wszystko już zbadane, policzone. Wiemy dokładnie, jakie są koszty uruchomienia takiej filii i jakie byłyby ewentualnie, tu już pewności nie ma, zyski z tego tytułu, że ci ludzie, którzy dzisiaj, jak wiemy, w dużej części, jeżeli można użyć takiego określenia, uciekają do Piły i tam zdają egzamin na prawo jazdy, gdyby ten odpływ zatrzymać i spowodować, że zdawaliby tutaj filii w Szczecinku. Spotykamy się tutaj też dlatego, że ta sprawa z jednej strony bardzo akceptowalna tutaj w Szczecinku, ale budzi duże emocje również poza Szczecinkiem i jest wielu samorządowców z tego terenu, którzy chcieliby, aby ta filia również była ich udziałem. To może na tyle, może pan radny by coś... Znaczy rzeczywiście jest tak, że samorządowcy z innego terenu też chcieliby taki ośrodek mieć u siebie, natomiast my jesteśmy zdeterminowani, żeby taki ośrodek powstał właśnie w Szczecinku z jednego podstawowego powodu. Przede wszystkim dotyczy to, jak to pan marszałek powiedział, części ekonomicznej, czyli tego, że prawie 800 tysięcy złotych ucieka z naszego województwa w stronę województwa wielkopolskiego. Tak patrzymy jeszcze z punktu widzenia typowo logistyki, że Szczecinek jest w takim miejscu położony, że taki ośrodek byłby naprawdę dużym wsparciem nie tylko dla tych, co mają szkołę, ale tak przede wszystkim dla mieszkańców i miasta, i powiatu, ale też dla wszystkich tych, którzy są spoza granic naszego województwa, bo jestem o tym przekonany, że gdyby się okazało, że ten ośrodek powstanie w Szczecinku, to tutaj będą przyjeżdżali na egzaminy ludzie pewnie z Jastrowia, pewnie z Czaplinka, pewnie z Okonka, pewnie z tej części pomorskiej, czyli Człuchów, czy chociażby Chojnicy. I jesteśmy przekonani, że to nam się finansowo na pewno zepnie, że nie będzie trzeba do tego dokładać, dlatego że tutaj każdy podważa też tą kwestię typowo ekonomiczną. My to mamy dokładnie, skrupulatnie przeliczone i wynika z tego, że powinniśmy, że tak powiem, ten projekt spiąć w taki sposób, żeby nie trzeba było tych złotówek dokładać. Oczywiście dzięki też wsparciu lokalnego samorządu, bo to, co deklarował i pan starosta, i pan burmistrz, rzeczywiście pomoże, żeby ten ośrodek się tutaj pojawił. Nam zależy na tym, żeby ośrodek zamiejscowy, pierwszy w województwie zachodniopomorskim, pojawił się właśnie w Szczecinku i zrobimy wszystko, żeby dopiąć ten projekt do końca, być może jeszcze w tym roku. I tutaj właśnie to, co powiedział pan radny, jest może powiedzieć dość kluczowe, bo te deklaracje zarówno starosty, jak i burmistrza Hardy Glasa są, może powiedzieć, takim warunkiem sine qua non powstania tego, bo wtedy i wówczas ten projekt się właśnie ekonomicznie spina. I lada dzień, albo dziś, albo lada dzień wyjdzie z ZORD-u takie pismo do starosty Lisa, aby jego deklaracje, które dzisiaj są takimi deklaracjami jego jako starosty, żeby również zostały poparte przez zarząd, czy najlepiej Rady Powiatu i były już nie takie krótkookresowe, tylko długookresowe, najlepiej na czas w ogóle istnienia filii bezterminowo. To znaczy sobie to wszystko, jeśli macie Państwo do nas jakieś pytania, to jak najbardziej chętnie odpowiem. A kiedy Sejm się tym zajmie? Sejmik się zajmie tym zaraz po deklaracjach uprawnionych organów powiatu dotyczącym tego majątku, który ma zostać użyczony województwu zachodniopomorskiemu celem realizowania tego zadania właśnie. Także zaraz po tym, jak Rada Powiatu podejmie stosowną uchwałę, Sejmik
Bo te dokumenty z zarządu już wyszły i w sejmiku już, jak wiecie Państwo, już są, także nie wymaga to jakiegoś szczególnego procedowania. Chcielibyśmy, żeby tak naprawdę to trafiło jeszcze w tym roku, ale tak jak Pan Marszałek powiedział, jest to zdeklarowane właściwie, teraz piłka jest po stronie starosty, a znając Pana starostę i chęć tego, żeby ten ośrodek się u nas pojawił, to powinno nastąpić w miarę szybko. Także myślę, że nawet jakby Rada Powiatu szybko się zebrała, to nawet na najbliższym sesji sejmiku w drugiej połowie listopada, chyba dobrze pamiętam, jest sesja, tak, wtedy moglibyśmy mieć się tym. Czyli nie będzie takiej sytuacji, że z tego względu, że zbyt wielu się bije, to może być tak, że nikt na tym nie skorzysta? Tak jak powiedział Pan Radny, ja to potwierdzam, obu nam zależy na tym, żeby to było w Szczecinku. I myślę, że jak nam obu na tym zależy, to nasze argumenty będą w stanie przekonać pozostałe radnych, tak. żeby to, że tak powiem, znajdowało się w Szczecinku. Oczywiście ryzyko zawsze jest, tak? Każdy ranny, każdy marszałek walczy o swój region, ale my jesteśmy zdeterminowani i za tym, co tutaj się dzieje, przemawiają i strona ekonomiczna, i logistyka, i też wsparcie lokalnego samorządu. Miał tu z nami też dzisiaj być członek zarządu Robert Grzywacz, członek PSL-u, aby pokazać, że również jest poparcie ze strony koalicjanta. No niestety pilny wyjazd spowodował, że nie może tu dzisiaj z nami być, ale zapewnia również o poparciu dla tego projektu, również w Szczecinku. Jakie miasta od Szczecinka się ubiegają o to? Może, żeby ich nie reklamować nadmiernie, nie będziemy wymieniać tych nazw tych miast. Skupmy się na Szczecinku i na tym, aby zrealizować to zadanie właśnie tutaj.